Koalicja opozycji bardziej oczekiwana niż Zjednoczona Prawica. Sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej 16,6%. Badanych chce, by rządziła koalicja ugrupowań opozycyjnych. 16,6%. Badanych chce, by rządziła Wielka Koalicja, czyli wszystkie partie opozycyjne, bez Konfederacji, wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Zjednoczonej Prawicy z 13,8% poparcia. Według sondażu Ibris przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej, najchętniej wskazywaną koalicją, która miałaby rządzić po wyborach, jest sojusz wszystkich partii opozycyjnych, oprócz Konfederacji. Tak zwana Wielka Koalicja zyskałaby 16,6% poparcia. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Zjednoczonej Prawicy 13,8%. Z sondażu wynika, że 55% wyborców deklarujących się jako zwolennicy Zjednoczonej Prawicy i obozu rządzącego chciałoby, by to Zjednoczona Prawica formowała rząd po wyborach. 4% chciałoby, żeby to układ PiS-PSL był przy władzy, zaś po 3% opowiada się za koalicją PiS-KO albo PiS-Polska 2050. 10% wyborców Zjednoczonej Prawicy wskazało koalicję, w której PiS nie bierze udziału, Porozumienie, Polska 2050 i KO, zaś 23% wyborców ZP nie ma w tej sprawie zdania. 5,5% badanych chciałoby, żeby po najbliższych wyborach Polską rządziła koalicja PiS i Lewicy. Jednak w elektoracie PiS taka koalicja uzyskała zerowe poparcie, a w opozycyjnym pomysł poparło 2% badanych. Poparcie na poziomie 22%. Taka koalicja zyskała natomiast wśród wyborców niezdecydowanych co do tego, czy należą do grupy zwolenników władzy czy opozycji. Biorąc pod uwagę cały elektorat opozycji i pomysł Wielkiej Koalicji popiera 34% wyborców, 22% wolałoby koalicję KO Polska 2050, a 14% poszerzyłoby ją najchętniej o Porozumienie,